Dzień dobry z tej strony Łukasz Zieliński. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak Chiny widzą swoją gospodarkę i jaką mają wizję na przyszłość. Trzecie plenum, które odbyło się w połowie lipca, zakomunikowało kierunki polityki gospodarczej. O wizji gospodarki Xi Jinpinga porozmawiamy z Maciejem Kalwasińskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Cześć, Macku. Cześć, dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Niezmiennie realizujemy dogłębne i kompleksowe reformy na drodze socjalizmu o chińskiej charakterystyce aż do końca. To nieunikniona droga do odrodzenia narodowego. Tak promowała propaganda. W tym trzecim plenum komunikowała tę wizję polityki gospodarczej. Maćku, jak partia widzi gospodarkę i jej rozwój? Cieszę się, że zacząłeś od tego cytatu doceniając kunszt literacki tak, tak. przedstawicieli komunistycznej partii Chin. To jest o tyle ciekawa kwestia, że wbrew powszechnie w Chinom używanemu słowu reforma, które nam nasuwa skojarzenie z jakąś zmianą kierunku, modyfikacją istotną, generalnie ta wizja gospodarki chińskich władz jest stała i w miarę niezmienna z lekkimi korektami tego kursu. W tej wizji gospodarki, która w ostatnich latach zarządu Xi Jinpinga jest mocniej promowana przez Pekin, ale ona była również obecna od początku powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku, jest to, że postęp technologiczny jawi się jako recepta na wszystkie główne bolączki Chińskiej Republiki Ludowej i obawy jej władz. Fundamentalną rolę w tej wizji, a także w gospodarce pełni przemysł. To odróżnia chińską gospodarkę od innych głównych gospodarek świata, gdzie istotniejsza jest rola usług, konsumpcji prywatnej. W przypadku Chin kluczowe znaczenie mają inwestycje, głównie w rozwój bazy przemysłowej i w rozwój postęp technologiczny. Co one mają przynieść? Tych celów jest kilka. Głównym, naczelnym, takim nadrzędnym celem są przygotowania. Na eskalację konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, czy też szerzej ze światem z Zachodu? Chińskie władze są przekonane, że ta eskalacja konfliktu ma charakter nieuchronny. Ona się z pewnością prędzej czy później wydarzy, dlatego starają się maksymalnie uniezależnić w każdym aspekcie, również w aspekcie gospodarczym, od tych partnerów zachodnich, z którymi mogą dość rychło wejść w jakiś większy konflikt. Nie chcą po prostu, żeby gospodarka została wykorzystana przeciwko władzy komunistycznej partii Chin, nad chińską republiką ludową, czy też przeciwko rozszerzaniu wpływów chińskiej republiki ludowej na świecie. Obok tej kwestii bezpieczeństwa są Dwa inne aspekty, które być może w tej hierarchii celów stoją trochę niżej, ale one są również bardzo istotne. Można je podzielić e, przez pryzmat zagrożenia i szansy. Dotychczasowy model gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej on się stopniowo wyczerpuje, jest coraz mniej efektywny. Dlatego postęp technologiczny i modernizacja gospodarki ma być szansą do tego, e, żeby rozwój kontynuować. Rozwój gospodarczy, żeby gospodarka się nadal rozwijała, rosła i zyskiwała coraz większy wpływ na gospodarkę światową. To jest po prostu szansa, że w momencie, kiedy wyczerpują się takie czynniki wzrostu jak y Czynnik demograficzny, czyli wzrost liczby rąk do pracy. Wiemy, że Chiny mają demograficzne problemy, które w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat mogą być bardzo, mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla chińskiej gospodarki. A z drugiej strony te dotychczasowe nakłady inwestycyjne skierowane między innymi na rynek nieruchomości, one także przynoszą coraz mniejsze efekty, mają coraz mniejszy wpływ na wzrost. To znaczy, Chiny muszą wydawać coraz więcej pieniędzy, natomiast to przynosi. Coraz mniejsze efekty. Dlatego Chiny postrzegają rozwój technologiczny jako szansę na uruchomienie nowych sił wytwórczych czyli nie kapitał i nie praca, ale takie tak zwane w chińskiej propagandzie. Siły wytwórcze nowej jakości, ta nowa jakość to ma być właśnie technologia. Na przykład. Tak? Na przykład. Do tego może przejdziemy później do tych konkretnych przypadków, ale faktycznie to jest to, co Państwo sobie mogą wyobrażać jako takie futurystyczne gałęzie przemysłu. Między innymi. Natomiast to ciekawa kwestia, może od razu powiem przy okazji, że to nie jest tak, że Chiny stawiają na rozwój wyłącznie tych najbardziej zaawansowanych technologii, a te tradycyjne gałęzi przemysłu rezygnują z nich. I, I myślą, że to nie jest nam potrzebne, nie? Wręcz przeciwnie. Modernizują je. Ja Modernizują je tak? również, starają się zwiększyć produktywność w tych gałęziach, ale nie chcą z nich zrezygnować, co ma poważne konsekwencje na przykład dla państw rozwijających się i gospodarek. Do tego przejdę zaraz. Ale jest jeszcze drugi aspekt, jeżeli mówimy o tym postępie technologicznym. Chińskie władze widzą go... Jako szansę. To jest też bardzo istotne. To nie ma tylko wyłącznie tego negatywnego, obronnego wydźwięku, ale również pozytywny przekaz. Jest to szansa dla Chin na to, żeby, jak to się często mówi, odzyskać należne miejsce w hierarchii światowej dla Chin. Chińskie władze są przekonane, że obecnie trwa okres wielkich zmian, wielkich zmian gospodarczych, politycznych, technologicznych, i chcą wykorzystać rozwój technologii do tego, aby. Zostać liderem tej transformacji wielkiej. Dlatego starają się opanować rozwój tych najnowocześniejszych technologii. Głównie na razie obserwujemy efekty tych starań w transformacji energetycznej, w obszarze, zielo, w obszarze zielonych technologii. To znaczy, To znaczy, mówimy przede wszystkim o samochodach elektrycznych. Które mają napęd elektryczny, mówimy o zielonych technologiach, między innymi o fotowoltaice, energetyce Wiatrakach. wiatrowej, tak jest, dokładnie, czy też wodnej. No i oprócz tego mówimy o bateriach nowej generacji. To są te magazyny energii, które mogą być potem spożytkowane do napędzania mechanizmów, m.in. już wspomnianych aut elektrycznych. Już trochę o tym wspomniałeś. Jakie konkretnie branże? Bo to rozumiem branże przyszłości, dodatkowo oprócz AI, to co jeszcze Chiny chciałyby rozwijać. Pekin jest przekonany, że trwa jakby kolejna rewolucja przemysłowa, która może zmienić ten ład światowy, więc skupia się na tych najnowocześniejszych technologiach, obok tych wspomnianych wcześniej tak zwanego nowego trio, czyli samochody elektryczne, fotowoltaika, baterie nowej generacji, to są także takie obszary jak technologie informacyjne nowej generacji, sztuczna inteligencja, lotnictwo i astronautyka, nowe materiały, zaawansowany sprzęt przemysłowy, także to wszystko, o czym Państwo mogą sobie myśleć, ponieważ mówimy na razie na poziomie deklaracji, to są bardzo trudne do zweryfikowania efekty y, tych deklaracji. Czy te polityki przemysłowe realizowane przez chińskie władze przynoszą konkretne efekty w tych dziedzinach? Przynoszą, natomiast żeby to odpowiednio skwantyfikować, to już jest naprawdę spore wyzwanie. Zdecydowanie widzimy, że Chiny nadają już ton w tych trzech obszarach, jak. Y, Samochody elektryczne, baterie nowej generacji mm. czy fotowoltaika widzimy ogromne nakłady inwestycyjne na półprzewodniki. Kraje zachodu, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, starają się ograniczyć Chinom dostęp do tych najnowocześniejszych rozwiązań półprzewodnikowych. Tutaj polecam Państwu komentarz mojej koleżanki Pauliny Uznańskiej na ten temat, który opublikowaliśmy w ośrodku Studiów Wschodnich. Natomiast Chiny bardzo dynamicznie rozwijają produkcję półprzewodników starszej generacji no i oczywiście starają się nadgonić to technologiczne zapóźnienie w stosunku do szeroko pojętego zachodu bo w tym przypadku mówimy również o Tajwanie, Japonii czy Korei Południowej w zakresie tych półprzewodników najnowszych generacji ta wizja gospodarcza jest okupiona życiem zwykłego chińczyka Prawda? To znaczy dobrobyte, może tak, bo życiem to brzmi bardzo poważnie, w <noise> tak pewnym jak, sensie. Tak jak, tak jak wspominałeś na początku, jakby ta wizja ma maskować realne problemy toczące gospodarkę Chin. Jakie to są problemy? Coś za coś, mówiąc wprost. To znaczy zasoby są ograniczone i bardzo trudno jest realizować postęp we wszystkich możliwych kierunkach równocześnie. Chiny starają się rozwinąć nowoczesną, samowystarczalną bazę przemysłową, i angażują w ten proces, w tę strategię, ogromne zasoby pieniężne, ludzkie, każde inne. To się wiąże z tym, że tych zasobów brakuje na innych odcinkach na odcinkach, które w większym stopniu przekładają się na standard życia ludności. Z naszego europejskiego punktu widzenia, ta sieć zabezpieczeń społecznych, która w Chinach funkcjonuje, istnieje, jest faktycznie obecna, jest na dalece, dalece niższym poziomie rozwoju to się przekłada na to, że chińczycy są zmuszeni więcej środków, które na bieżąco zarabiają, oszczędzać. Jeżeli więcej oszczędzają, to mniej konsumują. Jeżeli mniej konsumują, to ta cała produkcja, którą chińska gospodarka jest w stanie wytworzyć, gdzieś musi zostać sprzedana i nie zostanie sprzedana w Chinach, bo w Chinach nie ma tyle popytu na to, żeby wytworzyć, żeby te wszystkie wytworzone dobra skonsumować. Chiny de facto, aby podtrzymać Tą wysoką dynamikę wzrostu, którą obserwowaliśmy głównie w minionych dekadach, ostatnio już jest z tym trochę gorzej, muszą po prostu eksportować. Nie mają wyboru. Natomiast wracając może trochę do tej kwestii konsumpcji, bo to jest taki podstawowy, strukturalny problem, o którym ekonomiści, i to podkreślę, nie tylko ekonomiści zachodni, ale także ekonomiści chińscy wspominają coraz częściej. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Chiny odpowiadają za mniej więcej, to są oczywiście szacunki oparte po części na chińskich danych o średniej wiarygodności. Natomiast rząd wielkości jest prawidłowy, to znaczy Chiny odpowiadają za około 13% globalnej konsumpcji, natomiast za około 27% globalnych inwestycji. Widzimy tutaj znaczącą dysproporcję. Mm -hmm. W przypadku przemysłu, to jest około 1 trzecia globalnej produkcji przemysłowej. Więc mamy z jednej strony relatywnie niską konsumpcję, a relatywnie wysoki przemysł i nakłady inwestycyjne, które między innymi przekładają się na zwiększenie tego przemysłu ostatecznie. Poziom konsumpcji prywatnej w Chinach utrzymuje się na poziomie niespełna 40% PKB tego kraju. Mm -hmm. To również jest bardzo. Niski poziom. W Polsce to jest około 60%, w USA to jest nawet ponad 70%. Takie bliższe gospodarki chińskie, na przykład koreańska, z Korei Południowej oczywiście, to jest około 50%. Także ten chiński poziom konsumpcji jest bardzo niski. Widzimy to też w innych liczbach. To znaczy, mimo że Chiny pod względem rozwoju. Takiego subiektywnie ocenianego, który możemy na co dzień obserwować, zarówno pod względem takiego podstawowego wskaźnika makroekonomicznego, jakim jest nominalna wielkość produktu krajowego, stoją na zupełnie innym poziomie niż w przypadku konsumpcji. Znaczy, konsumpcja na głowę w Chinach jest mniej więcej taka jak w Macedonii Północnej. Mm -hmm. Znaczy, to jest bardzo niski poziom, niespotykany na przykład w Unii Europejskiej. Pekinie pokutuje przekonanie, że sposobem na rozwiązanie tego problemu, bo Pekin zdaje sobie sprawę z tego po części, że jest to problem. Do tego może później wrócę, na ile to jest zniuansowana kwestia, ale zdaje sobie sprawę, chińskie władze zdają sobie sprawę z tego, że to jest problem. Natomiast jego rozwiązanie. Widzą nie we wspieraniu konsumpcji, na przykład poprzez rozszerzenie tej sieci zabezpieczeń społecznych, która mogłaby skłonić Chińczyków do tego, żeby więcej zarabianych pieniędzy wydawać na bieżąco, bo by musieli mniej odkładać na przyszłość, na emeryturę, na edukację swoich dzieci, na zdrowie itd., to sposób Pekinu na rozwiązanie tego problemu niskiej konsumpcji sprowadza się do tego, żeby zwiększać. Produktywność strony podażowej, to znaczy, żeby zwiększać produkcję, bo zwiększenie produkcji powinno w oczach Pekinu doprowadzić do zwiększenia zarobków Chińczyków, a zatem i do konsumpcji, tak? Natomiast tutaj yy, sprowadzamy to do tego, kto będzie ponownie kto będzie konsumował te wytworzone towary. Właśnie. No i tak się składa, że jako jak już wspomniałem, w Chinach nie ma takiego popytu na te towary, no więc on się musi znaleźć za granicą, jeżeli za granica nie wprowadzi jakichś barier, które by ten napływ. Towarów mogły w jakiś sposób zahamować. Więc ta chińska polityka, wyrastająca ze strukturalnych problemów wewnętrznych, ma potężne przełożenie na stosunki zagraniczne Chin, no i na nasze życie po prostu. Jest jeszcze jedna kwestia to znaczy ten dotychczasowy model gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej, oparty na inwestycjach i przemyśle on prowadził do koncentracji kontroli nad zasobami w Stosunkowo w wąskim, chociaż w skali oczywiście świata dość szerokim, gronie elity biznesowej Herel powiązanej bardzo blisko z elitą partyjną. Dlatego teraz przeniesienie części tych zasobów. W stronę konsumpcji, czyli w stronę ludności, szerokich mas ludności, oznaczałoby, że ta elita partyjno-biznesowa musiałaby kontrolę nad tymi zasobami stracić. Musiałoby się rodzi odbyć to, to, to ich kosztem. I to oczywiście nie tyle konflikt, tylko to rodzi po prostu sprzeciw i opór, ponieważ elita nie zamierza tracić kontroli nad zasobami. W ostatnich miesiącach ograniczenia w zakresie napływu tych towarów wprowadziły nie tylko USA i Unia Europejska, ale Brazylia, Indie, Indonezja, Chile, tak jak piszesz w swoim komentarzu, Turcja czy Meksyk. Ja rozumiem, że to jeszcze jakby stwarza dodatkowe problemy dla tej gospodarki chińskiej, tak? A jakie to będą problemy dla sąsiadów tych państw, do których napływały te dobra konsumpcyjne? Tak, to jeżeli... W Chinach nie nastąpi istotna zmiana, istotna modyfikacja kierunku e, rozwojowego, to wtedy faktycznie te ograniczenia, stopniowo na razie wprowadzane przez państwa, tak jak wspomniałeś, i rozwinięte, i rozwijające się, mogą doprowadzić do e, problemów gospodarczych w samych Chinach. Na razie tego jeszcze nie obserwujemy. To znaczy, na razie rola eksportu w chińskiej gospodarce nadal jest bardzo silna. To znaczy, ona w ostatnich pięciu latach osiągnęła ten poziom, który wielu sądziło, że jest dla Chin charakterystyczny od zawsze. To znaczy w w Polsce i nie tylko w Polsce pokutuje takie przekonanie, że to jakby eksport był tym fundamentem chińskiego sukcesu gospodarczego, chińskiego wzrostu. Tak nie do końca było. Eksport faktycznie był tym fundamentem, ale w raczej stosunkowo krótkim okresie, na początku XXI wieku, po przystąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu, generalnie większą rolę odgrywały inwestycje. Między innymi w sektorze nieruchomości, ale także w rozbudowie w rozbudowę innej infrastruktury. Natomiast dziś chińska nadwyżka handlowa w handlu towarami przekracza 800 miliardów dolarów rocznie. To jest nominalnie gigantyczna kwota. W samych produktach fabrycznych to jest 2% globalnego PKB to jest poziom, którego nie osiągnęły nawet Niemcy i Japonia w szczycie swojej łącznie, Niemcy i Japonia w szczycie swojej eksportowej potęgi w latach 70. czy 80. Więc ta wysoka nadwyżka handlowa i polityka chińskich władz, która prowadzi do tego, że będzie rosła presja na jeszcze zwiększenie tej nadwyżki, mhm. raz poprzez zwiększenie eksportu z Chin, ale także poprzez ograniczenie importu do Chin, ponieważ rozwój przemysłu w Chinach Ogranicza potrzebę na importowanie tych produktów z zagranicy, między innymi z Niemiec. I to niemiecka gospodarka już odczuwa, w mojej opinii, będzie odczuwała coraz mocniej. I ta polityka prowadzi do tego, to się nazywa polityka zubożania sąsiada mhm. w takim wolnym tłumaczeniu z angielskiego. Znaczy, prowadzi do tego, że po prostu sektor przemysłowy w innych państwach musi się skurczyć, albo nie będzie mógł się rozwinąć. Natomiast państwa, władze państw zgłaszają aspiracje do tego, żeby sektor przemysłowy rozwijać albo utrzymywać jego silną rolę. Tak jak to mamy na Zachodzie w Unii Europejskiej, jest aspiracja władz taka, żeby sektor przemysłowy w Europie zachować. W USA rośnie takie przekonanie, że ta deindustrializacja miała negatywne konsekwencje, czy to społeczne. Do tego nie będę przechodził. Może przy okazji rozmów z Andrzejem Kochutem przedwyborczych będzie okazja do tego, żeby więcej na ten temat powiedzieć. Ale także gospodarcze, ale także w zakresie bezpieczeństwa. To jest bardzo istotne. No i w związku z tym, że władze tych państw mają aspirację, żeby sektor przemysłowy zachować u siebie, no to muszą w jakiś sposób powstrzymać napływ towarów przemysłowych z Chin, bo inaczej nie uda się tego osiągnąć. Dziękuję za wytłumaczenie tej złożonej wizji chińskiej gospodarki. Ale także w miarę prostej i, i mam nadzieję zrozumiałej. Zrozumiałe. Państwa zachęcam do przeczytania komentarza Maćka na stronie zwowaw.pl, gdzie szerzej na temat wizji gospodarczej Xi Jinpinga i zapraszamy na kolejne odcinki podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzięki Maciek. Dziękuję. Słuchali państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.